Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, Polityczna Kawa. Polityczna Kawa tym razem ze studia w Warszawie. Czas komunijny sprzyja odwiedzaniu przyjaciół, znajomych, chrześniaków, chrześnic i wszelkich innych ludzi, którzy chcą uroczystych takich uroczystościach, więc maj, czerwiec to taki okres, kiedy czasem bywam w niedzielę w Warszawie. I cieszę się, że mogę z Państwem się w ten sposób spotkać, ale mam też dobrą wiadomość dla wszystkich, którzy chcą nas oglądać w większej jakości, a jeszcze jej nie mają, w jakości HD. Od 4 czerwca, i to już nieuchronne, będą Państwo mogli oglądać na wszystkich satelitach i prawie wszystkich kablówkach Telewizji Republika w jakości HD, czyli tej najwyższej, która jest w zasadzie w tej chwili dostępna, bo w 4K to nikt w telewizji informacyjnej nie nadaje, więc ta najwyższa jakość będzie Państwu dostępna. A to wszystko dzieje się dzięki Państwa pomocy, bo to oczywiście nie jest za darmo. I Państwa wpłaty, może teraz uda nam się pokazać belkę tych wpłat, spowodowały, że mogliśmy przejść na wyższą jakość i będą nas Państwo mogli oglądać w większej rozdzielczości. I przez to będzie lepiej widać, nic się już nie ukryje. Tak po drodze jeszcze walczymy o to, żeby dostać koncesję nadawania na multiplex. W tej chwili jest grubo ponad 60% Polaków w zasięgu technicznym. Reszta nas może oglądać na YouTubie, w internecie, w innych formach. A chcemy, żeby po prostu każdy mógł oglądać nas. I dlatego też staramy się o koncesję. Liczymy, że Krajowa Rada uwzględni nasz wniosek. A w zasadzie Państwa wniosek, bo w tej chwili dziesiątki, jak nie setki tysięcy ludzi zbierają podpisy pod prośbą o to, żeby pokazać, że im zależy na tym, żeby oglądać Telewizję Republika, gdzie się da, i również telewizji naziemnej. A do wszystkich Państwa dzisiaj będą mówić moi goście. Część w jakości jeszcze niższej, a część już w jakości HD. I w tej jakości, w jakiej Państwo mają, pojawi się u nas pani minister Marlena Maląg. Witamy serdecznie, Prawo i Sprawiedliwość. Kandyduje pani minister do Europarlamentu. Pani poprzedniczka dostała się do Europarlamentu, więc chyba tam poprzecierała ślady. Poprzedniczka na ministerstwie, tak pani? Ale poprzedniczka z Lubuskiego, panie redaktorze, a ja Wielkopolska. Czyli nie wygryzie jej pani z listy, nie zrobicie tego sobie. Pani minister Marlena Maląg kandyduje z Wielkopolski, który numer? Numer 3. Przede mną są osoby spoza Wielkopolski, czyli pan Wojciech Kolarski i Ryszard Czarnecki, a ja jestem pierwsza Wielkopolanka i pierwsza kobieta. Aha, czy oni tacy Wielkopolanie, to rzeczywiście, a pani jest, no nie powiem całą twarzą, ale rzeczywiście jest Wielkopolski. No i jest z nami pan Michał Gramatyka, poseł Polska 2050, wiceminister cyfryzacji. Panie ministrze, a pan może gdzieś kandyduje przez przypadek? Nie wiem, czy przez przypadek, ale otwieram listę trzeciej drogi w województwie śląskim. Wiedziałem. Wszystkim, którzy w Wielkopolsce już muszą zagłosować na PiS, rzeczywiście polecam panią minister Maląg, ale zdecydowanie lepiej zagłosować na trzecią drogę, prawda? Dziękuję bardzo, ale jednak ten PiS w Wielkopolsce. Gospodarz w Wielkopolsce PiS. Panie ministrze, bo tak się należy zwracać do wiceministra cyfryzacji, czyli żeby przypomnieć, pan ze Śląska, tak? Dobrze mówię? Tak, województwo śląskie, to jest okręg numer 11. W zasadzie moje nazwisko będzie pierwsze na karcie wyborczej, dlatego że jestem jedynką na liście numer 1. Tak dość oczywisty wybór, prawda, panie redaktorze? To nie ma, panie ministrze. Wie pan, to zależy, czy ktoś przychodzi w dobrym nastroju, czy wkurzony, tak? Bo to wtedy musi się uspokoić, wypełniając kartę, i tam dojdzie do tych dalszych. A jak w dobrym nastroju, no to może rzeczywiście postawi kreskę na tego pierwszego. Chociaż mam wrażenie, że ta magia liczb to już bardzo słabo działa. To znaczy, tak badania pokazują, że jednak to, czy jest to lista pierwsza, piąta czy dwudziesta, to już nie ma tak dużego wpływu, bo ludzie jednak dosyć świadomie wybierają te listy i bardziej ten numer na liście, czyli czy jest się pierwszym, czy piętnastym, tak, na własnej liście,
to ma pewne znaczenie, bo jednak chętniej się głosuje na tego pierwszego, tak? To zawsze jest. Będę miał okazję sprawdzić i policzyć, bo w swojej tak zwanej karierze politycznej dostawałem się już do Sejmu z 7 miejsca, startowałem do Sejmiku Województwa Śląskiego z 3 miejsca, więc trójka też była szczęśliwa dla mnie, oby była też szczęśliwa dla pani minister, chociaż tam lepiej zagłosować na trzecią drogę, tam między nami mówiąc. Prawda? Nie, u nas w Wielkopolsce najlepiej zagłosować na PiS. Zresztą ja, jak moi koledzy się przedstawiają i dziękują temu za poparcie, to ja dziękuję kochanym Wielkopolanom za moje 110 tysięcy głosów w kampanii do Parlamentu Polskiego i myślę, że to jest ta rekomendacja. Myśmy się spotkali w nowym klubie, zresztą we wrześniu, z panią minister, to nie jest chyba specjalna tajemnica, była gościem klubu. I rzeczywiście tłumy przyszły na to spotkanie. To było drugie spotkanie we wrześniu, że prawie około 300 osób na jednym, na drugim było, więc nieduża miejscowość, no a jednak ogromne. Tylko tamto było jakieś 2 miesiące temu. Więc miło to wspominam, bo zawsze jak kluby robią coś, co się udaje, jest wielkim spotkaniem, to cieszy, że ten ruch oddolny rozwija. Ale teraz przejdźmy do spraw, które nie są takie sympatyczne. Wprawdzie państwa to nie dotyczy, bo jesteście bardzo młodzi, ale emerytury niestety dotyczą bardzo wielu wyborców. Patrząc na wyniki eurowyborów, to zdaje się, że to jest nawet tak, że to może być ponad połowa wyborców. Patrząc przynajmniej na poprzednie wyniki, bo tych za tydzień jeszcze nie znamy. Obcięto gwałtownie czternastkę i prawdę mówiąc ja nawet nie wiem dlaczego, bo nikt tego dobrze nie wytłumaczył. No, czy to jest tak, że brakuje pieniędzy, czy obecny rząd uważa, że się nie należy tyle pieniędzy, czy po prostu chce zlikwidować te czternastki, a ustawa to utrudnia, bo prezydent by zawetował. I przy tym pojawia się jednak pewne szastanie pieniędzmi dla kogoś innego, ale o tym to za chwilę. Ale zacznijmy od tego, no w zasadzie dlaczego zaczęły się cięcia w tych sprawach socjalnych. Ja pani minister, ja wiem, że powinien się zacząć od kobiety, ale ja bym chciał usłyszeć stanowisko rządu, a pan minister jednak jest przedstawicielem tego rządu. Oczywiście. Więc ja bym chciał najpierw usłyszeć, bo no to jest ta szansa, żeby wytłumaczyć ludziom, no dlaczego im tniecie te pieniądze. No ta czternastka to nigdy nie było jakieś qui pro quo finansowe, a teraz połowę będzie mniej. No, tym łatwiej będzie wytłumaczyć, że to była decyzja tego tak zwanego rządu dwutygodniowego, w którym zdaje się pani minister Marlena Maląg odpowiadała za te sprawy. Najlepiej będzie. Do 31 października zeszłego roku, zdaje się, można było wydać rozporządzenie, które regulowało wysokość tej 14 emerytury. Ono nie zostało wydane. W budżecie na 2024 rok poprzedni rząd planował zresztą wysokość tej 14 emerytury na takim poziomie, na jakim ona jest dziś wpisana w ustawę. Więc no, chyba dość łatwo. No, trzeba było tego po prostu przypilnować albo nie tworzyć dwutygodniowego rządu i oddać już wtedy rządy większości parlamentarnej. Wtedy sytuacja pewnie wyglądałaby dziś inaczej. Pani minister, czyli to pani jest winna, znaleziono winnego. Czemu pani zabrała te emerytury tym emerytom? Szanowni Państwo, no to tak może po kolei. Przede wszystkim ustawa, która gwarantuje i 13, i 14 emeryturę naszym seniorom w ramach Solidarności Międzypokoleniowej, to nie żaden rząd dwutygodniowy i żadne rozporządzenie, nie było potrzeby wydawania rozporządzenia do października, bo w ubiegłym roku po raz pierwszy na mocy ustawy i rozporządzenia, które było wydane z tego co pamiętam w sierpniu, ustawa mówi jednoznacznie, bo to trzeba Polakom wytłumaczyć, że 14. emerytura ma być wypłacana, że co najmniej na poziomie minimalnej emerytury, a rząd podejmuje decyzję o ewentualnej wyższej kwocie wypłaty 14. emerytury i miesiącu, w jakim ta emerytura ma być wypłacona. I szanowni Państwo, teraz podsumowując to, co się zadziało w ubiegłym tygodniu. Myślę, że ktoś rządowi źle podpowiedział, bo to rozporządzenie tak naprawdę nie musiało być w ogóle teraz wydane ani co do terminu, ani co do wysokości.
Na stronie CIR-u jednoznacznie wynika, i tam można sobie pięknie to przeczytać, nawet nie ściągnięto jeszcze tego, że w tym roku minimalna 14. emerytura będzie na poziomie minimalnej emerytury i będzie wypłacona we wrześniu. Zabrakło drugiego rozporządzenia, które ten rząd, nie żaden rząd dwutygodniowy, tutaj przestańmy tam opowiadać o kimś, że w ogóle to nie ma związku z żadnym rządem dwutygodniowym. Ten rząd powinien wydać drugie rozporządzenie co do wysokości. Jednakże wydano tylko co do terminu, a więc szanowni państwo, 14. emerytura dotyczy tych seniorów, ponieważ jest tam kryterium dochodowe, kwota 2900 zł, a więc tych z niższymi emeryturami. I tym seniorom rząd nie chce dać podjąć rozporządzenia na poziomie, żeby to było tak jak w ubiegłym roku 2650 zł. My przygotowaliśmy takowe rozporządzenie. W piątek to rozporządzenie wysłaliśmy do, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, do pana premiera Tuska i prosimy o to, czyli, aby i to można jeszcze zrobić. To nie jest tak, że jakieś terminy ustawowe, vacatio legis. Oczywiście, ja sądzę, że po prostu chciałabym powiedzieć tak. Niezależnie od przyczyn, dlaczego tak się stało, jeśli rząd zechce, to może to jeszcze zrobić. Znaczy rząd zaplanował, bo na stronie informacyjnej rządu jest jasna informacja, że w tym roku 14. emerytura będzie wypłacana we wrześniu na poziomie minimalnej emerytury. Czyli tutaj jest jasny komunikat. Ale mógłby to zmienić. W tej chwili powiedzmy, no pan Donald Tusk w stanie zobaczy, Boże, jaką ja krzywdę zrobię tym emerytom. Zmieniamy i może to zmienić. No więc dajemy teraz możliwość, złożyliśmy projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem w piątek ubiegły. Projekt został przekazany przez Klub Prawa i Sprawiedliwości na ręce pana premiera Donalda Tuska i my wierzymy w to, że na najbliższym posiedzeniu rządu, że to taki był po prostu wypadek przy pracy, zdarza się, jak się ciężko pracuje, no ale teraz był weekend, więc widocznie się spieszono już na weekend i zostanie to rozporządzenie nasze przyjęte, no i będziemy wtedy mieli zabezpieczoną sytuację. Szanowni państwo, od lipca wszystko drożeje. Dobrze, pani minister, za chwilę o tym. Ja chciałem dać taką wypowiedź, no może to jest taka no, wybrana, stronnicza, ale jednej pani, która usłyszała o tym, co się wydarzyło i myślę, że ta reakcja, patrząc na naszych dziadków, rodziców, jeżeli ktoś ma w tym wieku, to nie jest taka nietypowa. Zobaczmy to, bo to może to tym ludziom trzeba to wytłumaczyć. 14. emerytura w tym roku aż o 870 zł będzie niższa. Ja mam 1760. Mąż w listopadzie zmarł. Opłacić wszystko, ile zostaje. Bo widzicie państwo, polityka polityką, ale na końcu trzeba tym ludziom to powiedzieć, tak? No, że nie dostaniecie tej kasy. Szanowni państwo, możemy opowiadać, co chcemy. Ta 14. emerytura, tak jak powiedziałam, jest dla tych seniorów, którzy mają jest kryterium dochodowe. Tak, mają niskie emerytury. Pani minister, ale dajmy szansę panu ministrowi, bo pani przerwać to jest duża sztuka, a pan minister... No... Grzecznie słucham. Ja bardzo grzecznie i bardzo... Bardzo merytorycznie powiem tyle, że z tego dość pokrętnego tłumaczenia przedstawionego przez panią posłankę Maląg wynika, że ta 14. emerytura jest w wysokości zaplanowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego. No co tu więcej powiedzieć? No przecież pani to dokładnie powiedziała. No, tyle wpisaliście do budżetu i tyle jest. No więc przestanie teraz odpowiedzialność na rząd pana premiera Tuska. W dodatku rozmowa o tym z ministrem od cyfryzacji, który w dodatku jest na urlopie, i ilustrowanie to emocjonalnymi wypowiedziami ludzi. Oczywiście, że to dla nich jest bardzo poważny problem. Natomiast no, niestety to państwo zaplanowali. Panie ministrze, to ja będę chciał pana zapytać coś potem na koniec, co dotyczy cyfryzacji, bo rzeczywiście no, państwo są różne specjalności. Do pańskiej dyspozycji. Tak, ale jeszcze jedną rzecz, bo mamy nie tak dużo czasu, ale chciałbym jeszcze jedną rzecz dopytać, bo pan mówi o trudnościach budżetowych. Ja rozumiem, no sytuacja budżetowa jest gorsza. Można dyskutować. Ja nie mówię o trudnościach budżetowych. Ja mówię, że ta emerytura 14 będzie w wysokości zaplanowanej przez rząd Mateusza Morawieckiego. Gdyby rząd Mateusza Morawieckiego zaplanował ją inaczej, to byłaby w innej wysokości. A że zaplanował ją tak, no to teraz jest pasztet. Nie.
Nie, ja tutaj muszę niestety zaprotestować. Szanowni Państwo, dlaczego rozwiązanie, że to, że emerytura 14 jest na stałe, jest w ustawie, a co do wysokości jest możliwość wydania rozporządzenia przez rząd, dlatego, bo w trudnym czasie, kiedy mieliśmy wysoki poziom inflacji, czy teraz, kiedy będzie wzrost cen, daje to możliwość podjęcia decyzji rządowi, aktualnie podjęcia decyzji, a nie, że rok wstecz odejmujemy, bo nie wróżymy z fusów i nie wiemy, jaka będzie sytuacja. Państwo nie dbacie o Polaków, od lipca pójdą ceny w górę i proszę sobie wyobrazić, że teraz spotykając się z wyborcami, na takim ryneczku, jak przed chwilą był tutaj pokazany, pokazują ludzie z oczami, ze łzami w oczach prognozy faktur za gaz na przykład, gdzie wzrośnie o ponad 83%. O czym my mówimy? No, nasza klubowiczka z Gliwic przesłała podniesienie 140%. Nie wiem, jak to się zdarzyło, ale rzeczywiście przesłała nam taki kwit. Ale ja już nie chcę tutaj, bo pan minister zwrócił uwagę, że jest trochę nierówna sytuacja przez to, że pani jest specjalistką od spraw społecznych, a pan od cyfryzacji. Więc chciałem jeszcze poruszyć sprawę emerytur. To, że wysokość tej emerytury została zaplanowana przez Mateusza Morawieckiego w poprzednim budżecie. No to zdaje się nie ulega żadnej tutaj dyskusji. Nie trzeba być specjalistą od spraw społecznych. Ale bardzo chętnie jestem do pańskiej dyspozycji w sprawach. Tak, znaczy, bo miałem pytać jeszcze o sprawę emerytur ubeckich, bo tu pieniędzy jest dosyć, wygląda na to aż za dużo, skoro chcemy SBK-om oddawać przywileje. Ale nie będę już o to pytał, bo nie mamy na to czasu. Zostawimy sobie ten smaczek na następne może spotkania. Natomiast nastąpił atak, i to jest pana działka, na Polską Agencję Prasową. Bardzo niebezpieczny, tak? No bo ogłoszono mobilizację, komunikaty PAP-u są mocniej zabezpieczone. Ja jako dziennikarz jakby mam z tym na co dzień do czynienia, no bo zajmuję się od kilkudziesięciu lat. Ja jeszcze nawet w podziemiu nawet żeśmy podkradali te takie nieoficjalne komunikaty PAP-u i drukowaliśmy, bo tam okazało się, że były rzeczy, które nie były publikowane. To żeśmy to w podziemiu publikowali w naszych gazetkach. Ale PAP zawsze miał pewną renomę wynikającą też z poziomu zabezpieczeń. To znaczy te zabezpieczenia zawsze były większe niż gdzieś indziej. Po pierwsze jest pewien poziom zatwierdzenia tekstu, który się pojawia. On jest wyższy niż normalnie w redakcjach i jest też pewien poziom zabezpieczeń elektronicznych, który powoduje, że trudniej zrobić krzywdę. No i można powiedzieć, trudno sobie wyobrazić większą krzywdę niż ogłoszenie mobilizacji w tak napiętej sytuacji. No to jest jednak chyba poważny problem. Rozumiemy, kto za tym stoi, bo na pewno nie stoi za tym myszka Miki ani Republika Kongo, tylko pewnie Rosja i Białoruś, które z nami prowadzą wojnę hybrydową. No ale pojawił się zarzut i nie do końca wiem nawet, co z tym zrobić, że państwo odwołali ten poziom Charlie, coś tam, przepraszam, nie zacytuję, bo nie mam tego napisanego, czyli ten podwyższony poziom zagrożenia cybernetycznego. Czy to nie była jednak duża niefrasobliwość, odwołanie tego poziomu zagrożenia? No bo widzimy, co się stało, prawda? Znaczy, na szczęście Polacy no, mają pewne odejście do takich, nawet oficjalnie pojawiających się informacji, nie wywołało to dzikich szkód, ale na przykład gdyby to dotyczyło kontroli lotów, samolotów, albo gdyby to dotyczyło energetyki, albo ruchu kolejowego, no przecież może być niewyobrażalna katastrofa, prawda? Jeżeli oni się tam włamią. Czy tutaj nie popełniono pewnego błędu, pewnej niefrasobliwości, że obniżono ten poziom zagrożenia cybernetycznego? Panie ministrze. Myślę, że nie ma dzisiaj przesłanek dla podnoszenia poziomu zabezpieczenia. Ten atak oczywiście był. Tutaj należy podkreślić rolę mediów, wszystkich mediów ze wszystkich stron sporu politycznego, bo to głównie dzięki mediom informacja o tym, że ten wpis w serwisie Polskiej Agencji Prasowej jest fake newsem, bardzo szybko rozeszła się w społeczeństwie i to bardzo również dziękuję, bo Telewizja Republika również... Tak, ja kazałem natychmiast podać informacje o tym, że jest to fake news, komentarze później, tak, ale żeby podać natychmiast tak, to pokazuje... Muszę przyznać, że inne media kilka lat temu, jak się włamano na moje konto twitterowe i ogłoszono, że... Bo Rosjanie rzeczywiście, ten operacja Ghostwriter według Amerykanów zaczęła się między innymi od mojego konta, żeby było śmieszniej. Trochę mnie chyba przecenili. To te inne media się tak solidarnie nie zachowały, ale stwierdziłem,
mówiłem, że tu nie można być małostkowym, trzeba po prostu działać w interesie publicznym. Tak, tak. W Ministerstwie Cyfryzacji ustalono już pewien ślad rosyjski związany z tą publikacją. W zasadzie ten atak był nie do uniknięcia i tutaj jakby nawołuję wszystkich z Państwa do zachowania takich podstawowych zasad higieny cyfrowej. No tutaj najwyraźniej w jakiś nieautoryzowany sposób na komputer jednego z pracowników agencji dostało się złośliwe oprogramowanie do wykradania haseł. Takie sytuacje mają miejsce nie tylko w odniesieniu do osób fizycznych, do osób prywatnych, ale też w odniesieniu do mediów, czy największych agencji, najbardziej renomowanych agencji. Nie zapisujmy haseł w wersji elektronicznej, szczególnie na urządzeniu, które jest zabezpieczone tym hasłem. To jest podstawa higieny i zapamiętajmy to, bo to może nam się przykro zrobić. Długie, skomplikowane hasła ze znakami specjalnymi, inne hasła do wszystkich serwisów, z których korzystamy, a przede wszystkim święta zasada, że na komputerze, na którym pracujemy i który jest własnością pracodawcy, nie robimy rzeczy prywatnych, bo to jest najprostsza sytuacja do tego, żeby złapać właśnie takiego trojana. Jakiś mail z jakimś podejrzanym załącznikiem, jakaś prywatna sprawa, jakiś prywatny zakup, no i nieszczęście gotowe. W tej sytuacji, tak jak mówię, bardzo kilkadziesiątkrotnie wyższe zasięgi miały informacje. Poważny błąd pracownika PAP-u i muszą z tego ciągnąć konsekwencje, nie chodzi o pracownika, ale na temat poziomu zabezpieczeń, które tam mają, bo następnym razem powiedzą, że bomba atomowa spadła i może być mniej czasu na dementi. Tak, ale nie chcę uderzać w jakieś kasandryczne tony, ale tego typu zdarzeń będzie więcej. Liczba tych cyberataków rośnie lawinowo. Jesteśmy w Europie w tym momencie w czasie wyborczym. Między 6 a 9 czerwca odbywają się wybory do... Tu będą się działy nieprawdopodobne rzeczy i trzeba się na to nastawić. Szczególnie 9 czerwca w Polsce musimy się nastawić na różne rzeczy. W lipcu wybory na Wyspach, na jesieni wybory w Stanach Zjednoczonych. Cały czas hakerzy czy cyberprzestępcy z terenów wschodnich atakują Polskę. Widzimy to. Panie ministrze, ale ja bym chciał krótko. Czy jednak to nie było niepotrzebne odwołanie tego poziomu bezpieczeństwa, który był jednak do marca? Myślę, że nie ma przesłanek do tego, żeby dziś utrzymywać podwyższony stan bezpieczeństwa. Ale przecież nas atakują, no. Tak, ale atakują nas, wie pan, od tygodni, od miesięcy. Nie ma przesłanek do tego podwyższonego systemu bezpieczeństwa. Jeżeli one tylko się pojawią, to stosowne organy taki system bezpieczeństwa ogłoszą, taki stan bezpieczeństwa i wtedy i ekipa Ministerstwa Cyfryzacji i wszystkie CSIRT-y, czyli te zespoły szybkiego reagowania, no i wszystkie służby są przygotowane do tego, żeby wzmóc panie, panie ministrze, ale pan trochę... trochę nie kryje nie kryje jednak premiera, no bo no stało się, prawda? Jednak gdyby był ten wyższy poziom bezpieczeństwa, być może byłoby trudniej. No to nie jest trochę tak? Tak, tylko ja jestem generalnie zwolennikiem takiej tezy, że opieranie tego typu ogłoszeń na jednym zdarzeniu to jest niewłaściwe, że tutaj trzeba mieć cały obraz sytuacji, a cały obraz sytuacji mają głównie powołane do tego służby. Minister koordynator służb specjalnych, pan premier Gawkowski, pan prezes Rady Ministrów Donald tak, Tusk. No przede wszystkim tam, tutaj pan Kierwiński, tak, no bo to on jakby rozstrzyga, bo to jemu podlegają te służby. Paru tygodni. Znaczy teraz już nie, ale wtedy tak. Nie jest, ale jest pan minister Siemoniak i to oni mają pełen tak. obraz sytuacji, to oni decydują. Krótko pani minister, bo to ja z kolei przerzucam na pani działkę, no nie pani działkę, pani jest od spraw socjalnych, więc jak... Pani minister Maląg przez 2 tygodnie była ministrem odpowiedzialnym za cyfryzację. To prawda. Tak. Szanowni Państwo, ale tak naprawdę wspólnym mianownikiem tego, co dzisiaj rozmawiamy, czy w zakresie wsparcia dla seniorów, czy o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwie, to powiem na pewno jest bezpieczeństwo Polaków. I obecny rząd jest zobowiązany przede wszystkim to bezpieczeństwo zapewnić. To ekonomiczne Polakom, tutaj mówimy o 14 emeryturze i tu apeluję do Donalda Tuska, aby przyjął to rozporządzenie, więc nie jest to żadne... Może jeszcze poprawią, zobaczymy. No to poczekamy, jest tydzień. Czekamy. I bezpieczeństwo, cyberbezpieczeństwo jest bardzo ważne, więc myślę, że bezpieczeństwo jest priorytetem, żeby Polska była bezpieczna i również, żeby była bezpieczna Europa.
Bardzo dziękuję. Ja bym bardzo chętnie pociągnął tą rozmowę, tym bardziej, że cyberbezpieczeństwo jest też trochę moim konikiem, bo sam byłem ofiarą parę lat temu, jak wspomniałem, bardzo znanego ataku i się zastanawiałem, jak mogło do tego dojść. No ale szkolny błąd, szkolny po prostu, tak, spowodował, że Rosjanie włamali żadne wielkie cyrki, żadne wielkie programy informatyczne, tylko szkolny błąd mojego asystenta i tak się zdarzyło, jak się zdarzyło. No ale no właśnie tak na ogół jest, tak, że się na wszystkim świetnie znamy, po czym popełniamy bardzo prosty błąd i nas wykorzystają. Bardzo dziękuję pani minister Maląg i pan minister Gramatyka. Dziękuję serdecznie. Kandydaci na europosłów, już nie mówię skąd, bo wszystko państwo pamiętają. A za chwilę krótkie fragmenty, ale wybrane z rozmowy, z wywiadu z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Nie wszyscy mieli możliwość oglądać ten wywiad, długi weekend, więc postawiłem fragmenty na takie najważniejsze, moim zdaniem, powtórzyć tego wywiadu.